Piszę od kilku lat, jednak dopiero niedawno mój blog otarł się o coś, co można nazwać popularnością. Ta rozpoznawalność przełożyła się na wiele dobrych rzeczy, spośród których najbardziej cieszy mnie korespondencja z czytelnikami. W listach często jestem pytana o to, co zrobić, by zacząć pisać. Ja robię kilka rzeczy. Robię i piję kawę. Zastanawiam się nad tematem. I szukam inspiracji. Słuchajcie, kochani, na pewno nie możecie się doczekać, ale właśnie piszę nowy wpis. Jednak to, czego nauczyłam się przez ostatnie lata, to to, że najbardziej inspirują mnie historie konkretnych ludzi. Historie ludzi z tanich gazet.